Lecz kto się chce chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Jahwe, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie. Oto idą dni, mówi Jahwe, w których nawiedzę wszystkich nieobrzezanych, mimo obrzezania. To jest poselstwo do ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami. To do was. To do chrześcijan. Nazywam się Artur Ceroński i Bóg powołał mnie na apostoła i proroka do tego kraju, abym budował fundamenty i badał Boży lud. Nie jest istotne, czy się ze mną liczysz, czy się ze mną nie liczysz. Istotne jest to, że słyszysz to poselstwo. A więc prorok był u ciebie. Jest chrześcijaństwo. Jest religia chrześcijańska. I masa z was uprawia religię chrześcijańską. Masa z was, mimo że być może prawdziwie kiedyś spotkała się z Jezusem i po śmierci pójdzie do nieba, to nie dostanie tam żadnej nagrody. Bo nie jesteście chrześcijanami, tylko uprawiacie religię chrześcijańską. Uwikłaliście się w metody, w schematy. Utknęliście, jak w bagnie. Wielu z was siedzi tam po gardło. Jesteście słabi, bezczynni, nieumiejętni, bujający się w swoich słabościach, kompleksach i niemocach przez lata. Nie jest prawdą, że kochacie Jezusa, bo gdybyście Go kochali, to byście kochali Jego Słowo. Bo ten, kto kocha Jezusa, kocha Jego Słowo. A kochać Jego Słowo, to jest być wykonawcą Słowa. Jeśli nie czynisz, to nie wierzysz. Jeśli nie wierzysz, to na pewno nie kochasz. Opamiętajcie się. Przyjdźcie dziś do Boga. Każdy z was, którego duch jest poruszony. Bo jeśli porusza się coś w twoim duchu, to znaczy, że prawdziwie spotkałeś Jezusa. I te słowa tną cię jak miecz teraz. Gdziekolwiek jesteś, padnij na kolana i powiedz: Jezus, ja muszę zmienić swoje życie. Ja nie mogę dłużej trwać w tym, w czym trwam. Jezus, pomóż mi. Wyprowadź mnie na prostą. Wskaż mi kierunek. Daj mi ludzi, którzy będą w stanie zastymulować w Duchu Świętym moje życie. Jak nie masz żadnego zgrzytu w duchu, to nie jesteś narodzony z Bożego Ducha. Masz naturę świni i nieważne, co się do ciebie będzie mówić. Każdej świni, jak plujesz w oczy, ona mówi, że pada deszcz. Dla niej to nie ma żadnego znaczenia. Ale ciebie Bóg rozliczy inaczej. Za udawanie bycia chrześcijaninem. Staniesz przed wielkim białym tronem i w księdze twoich czynów będzie zapisane: udawałeś chrześcijanina. Udawałeś, choć nigdy nie spotkałeś się z moim synem. Ale coś ci powiem dzisiaj. Jako człowiek Ewangelii możesz z nim się jeszcze spotkać. Nieważne, ile ty lat udajesz i gdzie ty udajesz,
Może jesteś wielkim urzędnikiem kościelnym. Rozumiesz? Ale udajesz. Padnij na kolana i powiedz: Panie Boże mój, przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Przyjmuję dziś Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Wierzę w Jego zmartwychwstanie i w przebaczenie moich grzechów. A potem zacznij żyć jak chrześcijanin. Niech Twoje obrzezanie będzie obrzezaniem. I jeszcze do Was coś powiem. Przywódcy chrześcijańscy, faryzejskie duchy, bydlęta, łobuzy, śmieciarze, wy wszyscy, którzy kierujecie ludzi do życia w słabości, niech będą przeklęte wasze służby. Niech zginą przez potężne imię Jezus. Prawdziwy lekarz, kiedy zaczyna brać się za leczenie, przede wszystkim składa przysięgę, że nie będzie szkodził. A wy szkodzicie. Wy, którzy utrzymujecie ludzi w świadomości małości, którzy uczycie ich, jak mają pełzać przed diabłem na tej ziemi, którzy zabraniacie im rozwijać się w Duchu Świętym, dajecie im małą ramkę i mówicie: trzeba tak, 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 tak i tak, bo co innego jest od złego? Łotry! Lepiej by było, gdybyście się nie urodzili. Pokutujcie. Wy, budujący plastikowe kościoły. Wy, mówiący do ludzi, że nie muszą się narażać. Dobrze o was Jezus prorokował. Groby pobielane. Sami macie, ale innym nie dacie. Co was podniosło? Jeżeli jesteś prawdziwie narodzonym z Bożego Ducha, przywódcą chrześcijańskim, co cię podniosło? Jakieś ryzyko innego człowieka. Albo się ktoś o ciebie modlił, albo ktoś ci głosił. Czemu twoi ludzie nie są na ulicach? Czemu twoi ludzie nie uzdrawiają chorych? Czemu twoi ludzie nie wypędzają demonów? Czemu śpiewają jakieś gówniane piosenki? Nic nieznaczące rzeczy. Jak możesz na to pozwolić? Pokutuj, jeśliś się narodził na nowo. A do was, łajdacy, którzy nigdy nie spotkaliście Jezusa, a jesteście przywódcami kościołów, wiecie, czego wam życzę? Spojrzenia Boga. Spojrzenia Boga wam życzę. Życzę wam, żeby dzisiaj jeszcze oko Boga otworzyło się nad wami. Żebyście zobaczyli strasznego Jahwe, który spotka się z wami w dniu ostatecznym, jeśli nie będziecie pokutowali. Politycy, chorzy psychicznie, jest chrześcijaństwo i religia chrześcijańska. I teraz mówię do was, którzy słuchacie z wiarą tego, co mówi prorok. Nigdy nie zapominajcie, że jest chrześcijaństwo i religia chrześcijańska. Uczyńcie w sobie podział. Wy, dzieci Boże, które słuchacie z uwagą, co mówi prorok, uczyńcie w sobie podział. Uciekajcie od religii chrześcijańskiej. Uciekajcie jak najdalej. Módlcie się dziś w Duchu Świętym, aby Bóg pomógł wam opuścić te babilońskie mury i zacznijcie być ludźmi realnego chrześcijaństwa. Powiedzcie: Boże, od dziś tak właśnie będę żył. Amen.